Witam Państwa bardzo serdecznie po raz kolejny ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Nazywam się Gabriel Maciejewski, jestem autorem książek i wydawcą, a także zamieniam się w takiego gawędziarza, który przez te swoje gawędy usiłuje promować książki, sprzedawać je i pokazywać książki wartościowe i cenne, których dojrzeć nie można. Niestety na rynku i w księgarniach, a na pewno nie we wszystkich. A kto ma dzisiaj zresztą czas chodzić po księgarniach? Proszę Państwa, miała ta nasza dzisiejsza pogadanka wyglądać inaczej. Ja się może usprawiedliwię kolegę. Miał być ze mną Rafał i mieliśmy omawiać książkę Okraina Królestwa Polskiego, krach koncepcji Międzymorza. Zrobimy to w czwartek, dlatego że Rafał musiał zostać w pracy, coś mu nagle wypadło, nie mógł przyjechać, więc ja tak się szczęśliwie złożyło, mam zawsze coś w zanadrzu i opowiem dzisiaj Państwu o książce, którą, jak to się mówi brzydko, ściągnąłem z rynku. Wydawnictwo Derewiecki, proszę Państwa, wydało taką monumentalną pracę brytyjskiego historyka jeszcze żyjącego, rocznik 28, Colina Morrisa, który opisuje sprawy chyba okresu najistotniejszego dla Kościoła katolickiego, czyli lat 1050-1250. To jest, proszę Państwa, moment, kiedy papiestwo osiąga szczyt potęgi, pojawia się Innocenty III, a także jest to moment, kiedy pojawia się herezja. Oczywiście herezja, ta najważniejsza, o której ciągle mówimy, czyli herezja katarska. To jest, proszę Państwa, fantastyczna zupełnie praca, bo ona jest oczywiście w poważnym stopniu zakłamana, jak to prace Brytyjczyków, tak? I opisana w sposób taki, że no my możemy to z takim humorem oceniać i dystansem i przymrużeniem oka, natomiast no, pan Morris musiał to wszystko pisać serio i musiał jeszcze wierzyć w to, co pisze, no bo nie było innego wyjścia. Książka jest gruba, pewnie poświęcił temu wiele lat życia i dzięki tej książce awansował w hierarchii naukowej swojego środowiska, a dzisiaj jest cenionym ekspertem i autorytetem. To nie znaczy, proszę Państwa, że tej książki nie należy czytać. Należy, bo innych nie ma, a ja śmiem twierdzić, że nie będzie. Nie będzie, proszę Państwa, książek, które by sprawy dotyczące Kościoła w średniowieczu, Żydów, herezji, istotnych funkcji tych wszystkich organizacji społeczności naświetliły we właściwy sposób i zbliżyły nas jakoś do prawdy, bo wiadomo, że no, całej prawdy nie poznamy nigdy, prawda? Możemy się tylko mniej lub bardziej do niej zbliżać. Natomiast no, mediewistyka to jest taki dział nauki, który służy bardzo skutecznej i owocnej propagandzie. Ja zawsze taki żart opowiadam i powtórzę go jeszcze raz, że proszę Państwa, nie ma, na całym Bożym świecie jest tylko jedna biografia Ludwika Świętego, napisana przez Jacques'a Le Goffa, bardzo krytyczna wobec króla, natomiast mamy niezliczoną ilość biografii Ryszarda Lwie Serce, niezliczoną. I do tego jeszcze filmy mamy o nim, a konia z rzędem temu, kto wyśledzi jakikolwiek film na temat życia Ludwika Świętego, bądź co bądź Świętego Kościoła Powszechnego. Być może taki film jest, ja tego nie wiem, ale przypuszczam, że nie ma. No więc, proszę Państwa, mamy tę książkę i w niej są no, wszystkie fascynujące nas zagadnienia. Wszystko, czego byśmy sobie tylko zażyczyli i to jest omówione, no ale jest omówione przez Brytyjczyka, więc mamy ten charakterystyczny zaśpiew. Ja zacznę od rozdziału o Żydach, który jest oczywiście utrzymany w takiej tonacji płaczliwej, którą Bernard Bachrach, cytowany przez nas w tym żydowskim numerze Nawigatora, wyszydził w swojej serii wykładów w latach 70., mówiąc, że po prostu już dosyć uprawiania płaczliwej żydowskiej historii, bo ona jest po prostu nieprawdziwa. No więc Colin Morris zaczyna od nakreślenia ponurej bardzo i groźnej sytuacji, w jakiej Żydzi znajdowali się w Europie w latach 1050-1250, o tym, że byli społecznością wyalienowaną, że byli społecznością prześladowaną, że byli społecznością, która była zmuszana do lichwy, po czym gładziutko w tej swojej tyradzie przechodzi do wątku następującego, to znaczy licznych prób ochrony społeczności żydowskiej przez Kościół, konkretnie przez papieży.
którzy bardzo dbali, proszę Państwa, o to, żeby się Żydom w miastach Italii, Francji i innych krajów nic złego nie działo. A przed kim to chronili papieże Żydów? No, częściowo przed cesarzem Niemiec, przed rodziną Plantagenet i przed innymi władcami, którzy mieli do tych Żydów rozmaite interesy, wyrażane bynajmniej nie w sposób cywilizowany i kulturalny, ale poprzez wymuszenia, tak? Oczywiście to nie było tak, że tylko papieże i Kościół dbali o to, żeby Żydom żyło się lepiej. Pan Moris omawia te kwestie w Niemczech i tutaj jest piękne zdanie, które ja zacytuję. W omawianej kwestii w podobny sposób ułożyły się stosunki w Niemczech, gdzie twierdzono, że Żydzi należą do królewskiej kamery, czyli inaczej mówiąc, do królewskiego skarbca. Najciekawiej, proszę Państwa, było oczywiście w Anglii. Mamy książkę Brytyjczyka, który niestety, no tak jak oni wszyscy, nie może inaczej, ale jednakowoż pisze tutaj różne rzeczy bardzo prawdziwe o mojej ulubionej dynastii, tak, dynastii Plantagenet. Pisze w sposób następujący. Ekstremalny przypadek w tym względzie stanowi Anglia za rządów dynastii Plantagenetów, którzy traktowali Żydów jak lichwiarską maszynę żyjącą z wyzysku innych i wykorzystywaną przez monarchię, której władcy uważali się za posiadaczy całego mienia pozostającego w rękach ludności żydowskiej. To jest, proszę Państwa, wersja bardzo optymistyczna i bardzo optymistyczna ocena tej bandy gangsterów, jaką była rodzina Plantagenet. Otóż rodzina Plantagenet uważała za swoją własność nie tylko własność żydowską, ale w ogóle całą własność w królestwie, proszę Państwa, całą własność w królestwie. I to jest szalenie istotne. Natomiast Żydzi postawieni w sytuacji bez wyjścia zostali po prostu przez rodzinę gangsterów, na której czele stał najpierw Henryk II, a potem Ryszard zwany niesłusznie Lwim Sercem, w sytuacji bez wyjścia i zmuszeni do ściągania haraczy z biednych poddanych tej straszliwej rodziny, za co zostali oczywiście znienawidzeni poważnie i jak tylko król Ryszard opuścił był swoje królestwo, wyjechał do Palestyny, natychmiast doszło do rozruchów w mieście York, pisaliśmy o tym i wspominaliśmy, które zakończyły się spaleniem członków miejscowej gminy żydowskiej wraz ze skryptami dłużnymi przez nich posiadanymi. Takie to były, proszę Państwa, czasy i każdy, kto stosował wymuszenia, a nie był w stanie ich stosować bardzo długo, a to niestety tak się nie da, że się wymuszenie stosuje bez przerwy, czasem trzeba niestety ten kaganiec poluzować, tę smycz, no to dochodzi do takich ekscesów. W Anglii oczywiście było najgorzej, więc nie miejmy złudzeń co do tego. Proszę Państwa, no to jakaś część prawdy o sytuacji Żydów w średniowieczu nam się z tej książki wyłania. Oprócz tego Colin Morris, kiedy już opowiedział nam o tych wszystkich strasznych prześladowaniach, jakie spotykały Żydów, pisze nam o człowieku, który nazywał się Rachis Troyer. Otóż Żydzi byli co prawda prześladowani, ale Rachis Troyer miał cudowną sytuację, bo on był właścicielem winnic, posiadaczem ziemskim. Mieszkał, jak pisze Colin Morris, w społeczeństwie otwartym, które nie robiło Żydom krzywdy. Ja nie wiem, dlaczego taka specyfika akurat miasta Troyer była, być może przez to, że tam jakieś finansowe były kwestie. Nie wiem, dlaczego akurat klimat tego miasta tak odpowiadał Żydom, ale ja po prostu przypuszczam, że jest to przypadek wyjęty z kontekstu i takich przypadków na pewno było więcej. I teraz tak, wynika to z przytoczonych przykładów. Żydzi posiadający ziemię i te ziemię uprawiający na równi ze szlachtą oraz bogatym mieszczaństwem nie mają chęci pożyczać pieniędzy gojom na procent. No ale to, proszę Państwa, idzie wbrew życzeniom władcy, który ma rozmaite rozbuchane potrzeby, ma koszta reprezentacyjne, prawda, musi prowadzić wojnę. Jakieś sprawy roszczeniowe się za nim ciągną. No więc w jego interesie jest, żeby społeczność żydowska zajmowała się lichwą i on tę społeczność żydowską do zajmowania się lichwą przymusza mniej lub bardziej skutecznie. Tak jak już powiedziałem, najskuteczniejsza jest rodzina Plantagenet, a zaraz za nimi cesarz niemiecki.
prawda, to przeciwko tym ludziom papieże muszą wydawać swoje bulle, w których jest napisane, że nie można prześladować Żydów, bo to jest nie po chrześcijańsku i bardzo źle. To się nie spotyka ze zrozumieniem naszego autora, niestety, proszę Państwa, i mimo licznych przykładów dobrego traktowania społeczności żydowskiej w średniowieczu, konkluzja jest oczywiście fatalna. Kościół był niedobry dla Żydów i powodował coraz gorzej, że ich sytuacja wyglądała coraz gorzej. Tak jak mówię, nie możemy nie czytać takich książek, dlatego że innych nie ma. I ja nie spotkałem się z żadnym tekstem, w którym jakiekolwiek sensowniejsze wnioski byłyby wyciągnięte. Jeszcze słowo o tym, nie chcę powiedzieć parciu, bo to jest bardzo nieeleganckie, ale o tych przemożnych chęciach, które wykazywali bogaci przedstawiciele społeczności żydowskiej do tego, żeby się zamieniać w szlachtę. To oczywiście nie podobało się ubożejącej szlachcie, nie podobało się władcom, którzy chcieli zamienić tych Żydów w maszynę do pozyskiwania pieniędzy, no ale podobało się samym Żydom i podobało się szlachcie, która akurat nie była wydziedziczana i jakoś tam prosperowała. Cytuję nam Colin Morris, wypowiedź Guiberta z Nogent, który pisał o, zostawił nam opis postaci Jana, hrabiego Soissons, którego określił mianem niewiernego Żyda przeszty i heretyka. Rozumiem, że to jest takie egzemplum, które jest wierzchołkiem góry lodowej i wśród francuskiej szlachty, a pewnie nie tylko francuskiej, owych przesztów i niewiernych heretyków było znacznie więcej, o czym pewnie współcześni wiedzieli, a my dzisiaj mamy już tylko fragmenty tej wiedzy. Tak to, proszę Państwa, jest przedstawione bardzo ciekawie. Bardzo też ciekawie jest się przyjrzeć, jakich to sztuk ekwilibrystycznych dokonuje profesor historii średniowiecza Colin Morris, żeby przekonać nas do swojej wersji wydarzeń. No bo jeżeli mamy tą szczepionkę, którą posiadamy, tak, czyli tą podstawę, od której startujemy myśląc w ogóle o historii, czyli pieniądz i gospodarkę, to jesteśmy, proszę Państwa, całkowicie uodpornieni na te dyrdymały i na tą całą propagandę, która tutaj jest przedstawiona. Natomiast czytajmy, bo ilość wpadek, no właśnie tej ekwilibrystyki intelektualnej, przykładów ciekawych z epoki oraz już pomijając różne oceny, które też się zdarzają sensowne profesorowi Morrisowi, no jest nie do przecenienia, jest nie do przecenienia. Proszę Państwa, wśród fascynujących kwestii, jakie Colin Morris omawia w swojej książce, jest oczywiście kwestia herezji, którą z właściwym Brytyjczykom wdziękiem Colin Morris naświetla w taki sposób, że herezja była po trosze wynikiem reform, jakie zostały przeprowadzone w Kościele. To znaczy, że była reakcją na te reformy i gdyby nie było tych reform, to może by nie było herezji. Otwartej obrony herezji tutaj nie ma, no bo bądź co bądź, pan Morris jest profesorem, człowiekiem doświadczonym i oczytanym, ale więc nie ukrywa przed nami istoty tego, to znaczy istoty takiej metafizycznej, nadprzyrodzonej, tak, i cytuję liczne teksty, w których współcześni oburzają się na herezję katarską, że ona przyjmuje istnienie dwóch zasad, czyli Pana Boga i diabła stawia na równi. Zdradza nam ten sekret, który gdzieś tam zawsze wisiał w powietrzu, kiedy o tym czytaliśmy, że tak naprawdę cała ta doktryna, płaska jak naleśnik, albo jeszcze bardziej, służyła temu jedynie, żeby tych ludzi utrzymywać w dyscyplinie, tak, żeby oni żyli w ciągłym lęku przed tym, co będzie po śmierci, tak, ponieważ taka ilość, jakby to powiedzieć, czynności nieczystych i deprawujących była związana z doktryną heretycką, że oni w zasadzie skazani byli tylko i wyłącznie na posługę doskonałych, którzy mówili po prostu, jak mają żyć i co mają robić, żeby się nie skalać. No to mamy takie rzeczy powiedziane wprost, ale mamy też inne, prawda? Mamy też o tym, że... I to mnie zawsze zdumiewa. Jak można coś takiego połączyć? Ale to jest nagminne i to się nie zmieni. Mamy coś takiego.
Wielu, aczkolwiek nie wszyscy, spośród adherentów kataryzmu wierzyło w istnienie dwóch równoprawnych i wzajemnie sobie przeciwstawnych sił dobra i zła, porzucając w ten sposób fundamentalną dla katolicyzmu ideę monoteizmu. Mimo to w oczach samych Katarów ich religia jawiła im się jako czysta i pierwotna wersja chrześcijaństwa, pozbawionego wypaczeń spowodowanych przez katolicki kler. Nie interesowały ich subtelne rozważania teologiczne, swą uwagę zaś koncentrowali na wyznawaniu uduchowionego chrystianizmu. Proszę Państwa, no, co to znaczy uduchowiony chrystianizm w momencie, kiedy mamy dwie zasady, czyli dobro i zło, Boga i diabła, które są równorzędne i kwestionuje się w zasadzie całą doktrynę katolicką. Na czym polega to uduchowienie? Ja nie spotkałem jeszcze autora, który by podjął trud wyjaśnienia biednemu, prostemu wydawcy i autorowi popularnych tekstów do czytania, co to takiego jest to uduchowienie i ta głębia doktryny katarskiej, bo ja sam się nie domyślę. Ktoś musi mi to powiedzieć. Niestety Colin Morris nam tego nie zdradza. Ale zdradza inne rzeczy, bo pisze też o Waldensach. Proszę Państwa, fascynujące rzeczy. Ruch Waldensów narodził się około roku 1174, a momentem wyznaczającym jego powstanie jest konwersja wspomnianego już bogatego liońskiego mieszczanina Waldesa. Więc proszę Państwa, bogaty mieszczanin z Lyonu, o nieba, co za zaskoczenie, zajmujący się tekstyliami, dokonuje konwersji i tworzy całą społeczność, która zajmuje się produkcją, dystrybucją i udoskonalaniem produkcji tkanin. To oczywiście jest zauważane przez historyków, natomiast doniosłość tego faktu zawsze jest niedoceniona. Zawsze jest niedoceniona, proszę Państwa, bo te wszystkie duchowe sprawy, które jak już wielokrotnie podkreślaliśmy, są bardzo prymitywne i proste i służą tylko i wyłącznie narzuceniu tym ludziom dyscypliny, jest ważniejsza niż to, o czym ciągle mówimy, co uważamy za rzecz najistotniejszą, czyli kwestie produkcji i organizacji pracy. Ciekawie się wypowiada nasz autor o Symonii, ponieważ próbuje za wszelką cenę próbuje Colin Morris wtłoczyć w swój wykład taką hipotezę, że Kościół jest skażony herezją z istoty. Że Kościół jest z istoty skażony herezją i że to najbardziej wyrazistym przykładem tego jest Symonia. I że Symonia, słowo Symonia i herezja w pismach z XI i XII wieku to są w zasadzie synonimy. Jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, moim zdaniem najbardziej doniosłe zdanie w tych rozdziałach dotyczących herezji, to znaczy Colin Morris stwierdza, że żadna ze średniowiecznych herezji nie miała nic realnie wspólnego z herezjami okresu patrystycznego. Poza oczywiście nazwami, które gdzieś tam zostały wspomniane. Żadna herezja, to znaczy, że te herezje zostały, proszę Państwa, wymyślone na jakieś potrzeby, tak? A następnie implantowane w obszary od miejsca ich narodzin odległe. Dlaczego pewnego dnia patriarcha Niceta z Bałkanów, z Dragowicy na Bałkanach, pojawia się w Saint-Félix na południu Francji, w hrabstwie Toulouse i tam zaczyna organizować życie wspólnot heretyckich, no tego nam nikt nie wyjaśni, tak? No, ale fakt pozostaje faktem. Tak? Mamy coś, stwierdzenie, że nie ma to żadnej ciągłości z tradycją heretycką okresu patrystycznego, a jednocześnie żyje, no to jakiś interes za tym musi być, proszę Państwa, to nie ma wyjścia. Inaczej by te rzeczy po prostu nie istniały. Proszę Państwa, kolejna ważna rzecz, która jest w tej książce i to się chyba w książkach autorów anglosaskich nie zdarza, albo zdarza się bardzo rzadko, a przez czytelników polskich witane i promotorów książek historycznych, ludzi, którzy są zainteresowani ich obecnością na rynku, witane zawsze z entuzjazmem i pokazywane palcem, o, zobaczcie, jest pisanie o Polsce. Colin Morris poświęca cały osobny rozdział rozwojowi chrześcijaństwa na terenie Polski i Węgier. I to jest rozdział fantastyczny, nie ze względu na Polskę bynajmniej, bo sytuacja w Polsce jest prostsza i my ją w miarę rozumiemy i oczywiście w jakimś tam uproszczeniu każdy potrafi powtórzyć mniej więcej dzieje Kościoła za monarchii wczesnej piastowskiej,
Oczywiście o świętym Stanisławie Kolimoris nie wspomina, o jego sporze z królem Bolesławem, bo to by było za dużo. Natomiast szalenie ważne informacje dotyczące Węgier, które teoretycznie są znane, ale zapominamy o nich. Węgry, proszę Państwa, wczesno-średniowieczne i nie tylko, później też XII-XIII-wieczne, to był obszar, gdzie ścierały się wpływy kościoła greckiego i łacińskiego. To jest szalenie ważna sprawa, moim zdaniem, w kontekście sporu Bolesława Szczodrego z biskupem krakowskim Stanisławem. Ja tylko przypomnę, że biskup krakowski Stanisław został kanonizowany w tym samym roku, w którym koronował się w obrządku łacińskim jedyny ruski książę, Daniel Halicki. I trudno nie łączyć, proszę Państwa, tych dwóch spraw ze sobą. A jeśli tak było, to sądzę, że spór Bolesława, księcia, króla Bolesława z biskupem miał inny, niż to się zwyczajowo przyjęło przypuszczać charakter. Ja może kiedyś osobną pogadankę na ten temat urządzę, mimo że już wielokrotnie o tym mówiłem, ale jakoś nie zdarzyło się nam tego nagrać, że w grę wchodziły kwestie węgierskie oraz próby implantowania kościoła wschodniego przez króla Bolesława na terenie Rzeczpospolitej, czemu się sprzeciwiał biskup, występując w obronie Rzymu, a co propaganda królewska zinterpretowała zupełnie inaczej, a następnie propagandy inne, przychodzące później, antykościelne i antybiskupie, wykorzystały twórczo i powieliły. No więc Węgry jako teren ścierania się wpływów. Władcy węgierscy potrafili przyjąć koronę z Konstantynopola i to, proszę Państwa, zwykle, nie przez Colina Morisa, o dziwo, ale przez niektórych autorów jest lekceważone wprost. To jest duże nadużycie i takie, no jakby to powiedzieć, niedociągnięcie, a może nawet idiotyzm, bym powiedział. Natomiast nasz dzisiejszy bohater i autor, Colin Morris, nie ucieka od tej problematyki i mamy to wyłożone jasno. Jeszcze jest jedna kwestia, proszę Państwa, która oddaje tutaj, trzeba oddać honor panu Morrisowi. Pisze on, iż Węgry w średniowieczu były państwem nowoczesnym. To jest ważne stwierdzenie. Węgry były państwem nowoczesnym. Co to znaczy? To znaczy, że były państwem dobrze rozwiniętym gospodarczo i drożnym, a do tego jeszcze bezpiecznym. Oczywiście Węgry miały swój spór z Wenecją, Węgry miały rozmaite spory graniczne, także z Bizancjum, z Rusią, ale Węgry były strefą bezpieczeństwa, proszę Państwa, bezpieczeństwa gospodarczego i bezpieczeństwa również religijnego, mimo tego sporu, jaki się toczył pomiędzy Grekami i Łacinnikami. I to jest w tej książce wyrażone wprost, to jest fantastyczne, bo mamy to gdzieś w końcu napisane, tak? Pisze nam Colin Morris o tym, jak istotne dla Kościoła było ochrzczenie królestw wschodnich i północnych, bo on też omawia tutaj Danię i Norwegię, ale szczególny nacisk kładzie właśnie na Polskę i Węgry, a także jak łatwo to poszło. Bo też jest dziwne, że brytyjski autor w ogóle nie zamierza tego ukrywać, że chrześcijaństwo przyjęło się łatwo. Oczywiście była reakcja pogańska i tak dalej, ale on ją wiąże wprost z najazdem Czechów. I tu się, proszę Państwa, co dość zabawne, zbliża do opinii profesora Zaleskiego, wyrażonej w tysiącu lat naszej wspólnoty, że reakcja pogańska jest nierozerwalnie związana z najazdem czeskim, co po prostu oznacza tyle, że jest dywersją, tak? Że jest po prostu ruchem dywersyjnym, nie żadnym ideologicznym, ale normalnie politycznym. Takie to rzeczy dziwne i ciekawe mamy opisane w tej potężnej pracy dotyczącej naszych tutaj obszarów. Nie do przecenienia jest chrzest Polski i Węgier, a Węgry były, proszę Państwa, państwem nowoczesnym, dobrze zorganizowanym i prosperującym gospodarczo, na których opierał się Kościół. Na których opierał się Kościół. To jest szalenie ważne. Szalenie ważne. Także warto przeczytać tę książkę, bo jest tu mnóstwo ciekawych rzeczy, w zasadzie przez zachodnich autorów nieomawianych i nieruszanych. Ja może na koniec przeczytam spis treści i jakiś krótki fragmencik, żebyśmy mieli jasność. Spis treści jest olbrzymi, to może część chociaż, bo by było za dużo.
A proszę Państwa, masa stron poświęcona jest reformie Kościoła. To jest szalenie ważne i to reformie, jej aspektom politycznym i gospodarczym. Oczywiście jak to Brytyjczyk Colin Morris kręci nosem i tam szuka różnych rzeczy, które by można, różnych łatek, które by dało się Kościołowi przyczepić, że to, no, że nie jest tak fajnie, jakby nam się wydawało, ale jest to opisane w sposób naprawdę atrakcyjny. Część wstępu. Rozdział pierwszy. Społeczeństwo chrześcijańskie Europy w połowie IX wieku. Wstęp, model władzy Bożej, Kościół i władze świeckie, początki ideologii reformy Kościoła. Rozdział drugi. Model przemian społecznych. Rozwój aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich, rozwój aktywności gospodarczej w miastach, rozwój edukacji, arystokracja, propagowanie idei reform. Rozdział trzeci. Rozwój monastycyzmu i przemiany ideowe w jego łonie. Ekspansja klasztorów i przemiany ideologiczne. Bardzo dużo tekstu poświęcono roli klasztorów. Ojcu Wincentemu ta książka się bardzo pewnie spodoba, bo zgryźliwie i z przekąsem, ale metodycznie i prawdziwie Colin Morris opisuje, jak ważną cywilizacyjnie, duchowo i właściwie w każdym aspekcie, jak ważną rolę pełniły klasztory. Złoty wiek kongregacji Cluny, eremici, kanonicy. Rozdział czwarty, reforma papieska, 1046-1073. Wstęp, początki reformy papieskiej, pełna krystalizacja celów reformy, założenia reformy papieskiej, reforma duchowieństwa. Rozdział piąty, konflikt cesarstwa z papiestwem, 1073-1099. Grzegorz VII, konflikt z cesarstwem, odnowa gregoriańskiej idei papiestwa, wojna idei. Proszę Państwa, mamy jeszcze rozdział poświęcony Grekom i Saracenom oraz penetracji przez Saracenów wybrzeży i wnętrza kontynentu europejskiego w średniowieczu, o czym się niewiele mówi i niewiele pisze, po polsku oczywiście, bo w innych językach tak. Więc proszę Państwa, podsumowując, jeżeli ktoś życzy sobie mieć takie spektrum tego, co się wydarzyło w Europie, tak, w takim kluczowym momencie, kiedy reformowano Kościół, kiedy wybuchały herezje, kiedy dokonywała się ekspansja Kościoła na wschód i północ, to ta książka jest idealna, bo to jest wszystko po kolei ułożone. Autor, mimo tego, że jest Brytyjczykiem, ma w sumie mało przesądów, a z tego tekstu naprawdę da się wyłuskać mnóstwo ciekawych informacji, więc to jest, raczej bym to traktował jako podręcznik, tak, dla takiego już dobrze przygotowanego czytelnika. Szczerze Państwa zachęcam. Dziękuję bardzo.